Zarzut zabójstwa 10-letniej Krystyny usłyszał zatrzymany wczoraj przez policję 22-latek. W nocy mężczyznę przewieziono do Świdnickiej Prokuratury. Podejrzewane morderstwo 22-latek zatrzymany został wczoraj po południu. Wiadomo, że ma 22 lata, nie jest mieszkańcem Mrowin, gdzie mieszkała 10-latka, ale jest z Dolnego Śląska. Około godziny pierwszej w nocy 22-latek przewieziony został do Świdnickiej Prokuratury Okręgowej. Przed budynkiem prokuratury zebrał się tłum ludzi, padały groźby pod adresem zatrzymanego. Dla dobra śledztwa prokuratura nie udziela zbyt wielu informacji. Dziewczynka wyszła w czwartek rano do szkoły, ale nie wróciła do domu. Ostatni raz widziała ją wychowawczyni, 200 metrów od miejsca zamieszkania. Martwą dziewczynkę znalazła kilka godzin później, około godziny 17, mieszkanka podżarowskiej w Simrowiny. Ciało było częściowo roznegliżowane. Przyczyną śmierci 10-letniej dziewczynki były rany kłute, klatki piersiowej i szyi, poinformował prokurator Marek Rusin. Jak dodaje, ran było bardzo wiele, a zabójstwo miało podłoże seksualne.